kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Tym razem przychodzę do Was z tematyką również jesienną, ale nie będzie to makijaż, tylko będzie to prezentacja i propozycja pomadek na jesień. Więc jeżeli jesteście ciekawe 5 różnych formuł oraz różnych firm i kolorów, które ja uważam, że są fajne na jesień, to koniecznie zostańcie ze mną dalej, a ja Wam to postaram się przedstawić. Jeżeli śledzicie mój kanał, to na pewno nie będzie dla Was zaskoczeniem fakt tego, iż w mojej kolekcji pomadek jest po pierwsze ich niewiele, a po drugie te, które są w większości, pochodzą z firmy Golden Rose. I tutaj oczywiście to jest kwestia totalnie już gustu, ale moim zdaniem one są bardzo, ale to bardzo dobre jakościowo. I tutaj takie zestawienie cena versus jakość uważam, że bardzo dobrze wychodzi, ponieważ pomadki te występują w bardzo niskich cenach, jak na to, jakiej są właśnie jakości. I tutaj może zacznę najpierw od prezentacji najbardziej chyba rozpowszechnionej formy tych pomadek z firmy Golden Rose. I są to pomadki w tej najbardziej rozpowszechnionej formie, czyli Golden Rose Velvet Matte Lipstick, które są w formie typowej pomadki. Ja tutaj akurat mam ze sobą 4 różne kolory, które moim zdaniem nadadzą się zarówno na dzień, jak i na wieczór i myślę, że swoją trwałością po prostu powalają. Zacznę może od kolorów oczywiście bardziej dziennych i tutaj moim takim najbardziej ulubionym kolorem, który w zasadzie miażdżę, można powiedzieć, od bardzo dawna i który się totalnie sprawdza na dzień, zarówno do ciepłych typów cer, jak i do chłodniejszych, jest to kolor 07 tejże firmy i wygląda on w ten sposób. Ja Wam będę starała się tutaj również na zbliżeniach pokazać w przebitkach właśnie, jak te kolory się prezentują na twarzy, w sensie na ustach, i będziecie mogły sobie dzięki temu zobaczyć, jak to wygląda u mnie. A podkreślę jedną ważną rzecz, że moje usta dość wiarygodnie oddają kolor pomadek, to znaczy nie przekłamują tych kolorów, nie jest tak, że dany kolor, powiedzmy, wygląda w ten sposób na soczu, a wygląda totalnie inaczej na moich ustach. Nie wiem, od czego to zależy, ale wiem, że są dziewczyny, u których jest taki problem i u których rzeczywiście te pomadki wyglądają trochę inaczej na ustach niż w opakowaniu. Później to jest takie trochę mylące, bo tak naprawdę ktoś, kto na to patrzy z boku, nie potrafi zidentyfikować niejako tego koloru. Wiecie, o co mi chodzi? No, w każdym razie jest to pierwszy kolor, jest to kolor właśnie 07 i nie wiem jak wedle Was, ale wedle mnie ten kolor po prostu jest absolutnie boski. Następny kolor, który również bardzo, bardzo, ale to bardzo mnie zachwyca swym wyglądem i nadaje się idealnie na dzień, to jest kolor 10. I ten kolor, jak tutaj Wam zestawię może z tym właśnie kolorem 07 na swatchach, jak widzicie, ten kolor 10, on się znajduje tutaj, ten kolor ogólnie jest taki troszeczkę bardziej ciepły. Ja bym powiedziała, że on jest takim kolorem nudziakowym, który jest przełamany tak jakby troszeczkę pomarańczem i troszeczkę brązem. Więc on jest idealny na dzień i idealny właśnie na jesień. I on jest zdecydowanie bardziej ciepłym kolorem. Więc to są dwa takie nudziaki z Golden Rose serii Velvet Matte Lipstick, które moim zdaniem powinna mieć każda z Was, ponieważ po prostu są boskie i wyglądają mega. Kolejne kolory, dwa, które chciałabym Wam pokazać, również z tejże firmy i z tejże serii, są to nadal właśnie pomadki matowe i są to dwa kolory. Pierwszy z nich to jest kolor taki, który naprawdę jest dość, bym powiedziała, takim żywym i wyrazistym kolorem. Już Wam pokazuję. Ten kolorek znajduje się w tej chwili tutaj na mojej dłoni. I to jest kolor z tej właśnie serii Velvet Matte Lipstick. Jest to numer 04. I ten kolor jest takim typowym różem. On jest taki troszeczkę, bym powiedziała, przełamany fioletem w podtonie, ale zdecydowanie na ustach wygląda różowo. Niesamowicie ożywia właśnie Wasz look. Więc jeżeli stawiacie na minimalistyczny makijaż właśnie oczu, to takie kolory żywe bardzo, ale to bardzo naprawdę zrobią całą robotę, więc ten kolor również Wam polecam, jeżeli właśnie poszukujecie takich bardziej ożywiających, bardzo dziewczęcych kolorów. No i kolejny, w zasadzie ostatni z serii Velvet Matte Lipstick, jest to kolor o numerze 15 i powiem Wam, że to jest niesamowicie elegancka, czerwona, taka wieczorowa
jednak stylizacja kolorystyczna i ten kolor jest tutaj. Powiem Wam, że nie wiem jak to będzie wyglądało na kamerze na tych swatchach, bo ja nie widzę tego w podglądzie w tej chwili. Natomiast mogę Wam powiedzieć tylko tyle, bo będziecie miały okazję to widzieć właśnie teraz w międzyczasie na przebitkach, że jest to bardzo elegancki, szykowny kolor. Przepięknie ten kolor wybija biel naszych zębów, sprawia, że optycznie one naprawdę są niejako wybielone, nawet jeżeli nie są. I zdecydowanie, powiem Wam szczerze, też wystarczy tylko delikatnie wytuszować rzęsy i makijaż oka jest totalnie minimalistyczny, a cała taka pomadka robi całą totalnie stylizację. Więc tutaj akurat to jest kolor, który idealnie się nadaje do tego, kiedy chcecie gdzieś albo nawet na dzień, albo wieczorem, jeśli chcecie gdzieś wyjść i po prostu nie macie czasu na to, żeby zrobić coś z makijażem oka, to powiem Wam, że jak postawicie na taki kolor na ustach, to ten makijaż po prostu będzie już makijażem wieczoru. Więc zdecydowanie Wam mogę polecić właśnie te 4 kolory, jeżeli chodzi o serię Velvet Matte Lipstick. A teraz, jeżeli już jesteśmy przy firmie Golden Rose, to przejdę do może troszeczkę innej formuły, ze względu na to, że wiem, że nie wszystkie z Was lubią się z matowym wykończeniem, z uwagi na to, że jeżeli macie bardzo wrażliwe usta, to wiem, że pomadki te potrafią naprawdę wysuszać i obciążać usta. Więc tutaj mam dla Was propozycję kolorystyczną z serii Vision Lipstick, o ile dobrze kojarzę. Tak, jest to seria Vision Lipstick, jest to numerek 110. Zaprezentuję Wam go tutaj obok tych kolorków, które znajdują się już na mojej dłoni jako swatche. I ten kolor znajduje się tutaj całkiem po mojej lewej stronie. I powiem Wam, że ten kolor ogólnie, jak tak zestawić go z wszystkimi tymi kolorami, oprócz czerwieni, które znajdują się na mojej dłoni, to on cały czas jakby się komponuje z wszystkimi tymi innymi kolorami. I on właśnie jest różniący się kolorem, bo jak widzicie jest takim zgaszonym różem, brudnym troszeczkę, ale zdecydowanie takim ciemniejszym. No i tutaj taką kwestią, która właśnie zdecydowanie może przypaść do gustu tym osobom, które poszukują nieco bardziej takich nawilżających formuł, to właśnie ta pomadka ma taką nawilżającą formułę. Nie pozostawia ona na ustach żadnego błysku, nie jest to taka typowa satyna, bo nie ma w sobie ani żadnych drobinek, ani nie pozostawia żadnej takiej poświaty jak błyszczyk. Troszeczkę jak zastygnie, ma praktycznie matowe wykończenie, ale nie daje takiego uczucia i wyglądu typowo jak pomadki matowe, to znaczy nie przesusza nam ust i zdecydowanie po cały czas mamy takie wrażenie, że te usta są po prostu nawilżone, tak jakbyśmy użyły jakiegoś balsamu, więc to jest spoko. Więc tak się prezentują wszystkie pomadki, takie wszystkie pomadki w szmince, można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o firmę Golden Rose, które ja posiadam i które ja polecam. I teraz przejdę do pomadek, które są pomadkami stosunkowo niedawno wypuszczonymi przez firmę Golden Rose, a które po prostu są naprawdę mega, ale to mega jakościowe. Jakościowo, bo są to pomadki Long Stay Liquid Matte Lipstick Kiss Proof, również od Golden Rose. Ja posiadam aktualnie tylko 2 kolory, jeszcze nie mam innych, ale to spokojnie z czasem ta kolekcja na pewno urośnie. I te pomadki charakteryzują się tym i różnią się tym od tych pomadek, które pokazywałam w szmince, że one są po prostu w płynie. Zostawiają troszeczkę innego typu mat, bo jest to zdecydowanie taki bardziej zastygający mat, na pewno bardziej wysuszający nasze usta, ale też dzięki formule tych pomadek, dzięki temu, że mają one taką formułę gąbeczki, to dzięki temu, formułę gąbeczki, aplikator w postaci gąbeczki, dzięki temu bardzo ładnie można sobie obrysować kształt ust i od razu tak naprawdę bez użycia konturówki osiągnąć świetny efekt, jeżeli chodzi właśnie o takie mega perfekcyjne podkreślenie kształtu Waszych ust i nadanie im oczywiście koloru. Oprócz tego bardzo istotną rzeczą w tych pomadkach jest to, że one posiadają witaminę E, więc tak do końca myślę, że nie są szkodliwe dla naszych ust, jeżeli chodzi o poziom wysuszenia. No i co jest też istotne, nie pozostawiają takiej lepkiej warstwy i dla mnie to jest mega ważne. Ja nienawidzę pomadek, które pozostawiają lekką warstwę, aczkolwiek te pomadki mogłyby się troszeczkę, bym powiedziała, mniej lepić, w sensie takim, że zanim zastygną, a nie zawsze mamy czas czekać na to, no to mogłyby, wiecie o co mi chodzi, że górna warga i dolna mogłyby się tak do siebie nie kleić, bo czasami jest tak, że się odrywają dosłownie te elementy i to nie jest dobre. Także akurat aktualnie to, co widzicie, co mam na ustach, jest to pomadka właśnie z tej serii w kolorze 03 i to jest taki typowy brudny róż.
Powiem wam szczerze, że jak zakupiłam tą łatkę, to zaczęłam ją porównywać do tej właśnie, którą mam w szmince, właśnie ten kolorek 07. I tutaj za chwileczkę będę chciała wam pokazać, jak one wyglądają w zestawieniu ze sobą. Bo wydaje mi się, że troszeczkę jest to ciemniejszy kolor, ale jest to ta sama gama kolorystyczna i możecie teraz widzieć właśnie tutaj na mojej dłoni. To jest ten właśnie z serii tej takiej pomadki w płynie, a tu jest ten kolorek, który wcześniej pokazywałam właśnie z tej serii pomadek w szmince. Więc moim zdaniem są to dość zbliżone do siebie kolory, aczkolwiek ten, który ja mam właśnie na ustach, ten 04, jest zdecydowanie troszeczkę ciemniejszy i troszeczkę bardziej taki przybrudzony, ale mi się niesamowicie podoba ten kolor i uważam, że jest właśnie idealny dla wszystkich osób, tych, które poszukują takiego zgaszonego koloru różu na dzień, który będzie ładnie podkreślał usta, będzie ładnie się komponował z naszą urodą, ale nie będzie takim nachalnym kolorem, który będzie, wiecie, się rzucał w oczy, wiecie, o co mi chodzi. Po prostu jest to, moim zdaniem, świetny wybór. No i drugi kolor, który ja posiadam z tej firmy, to jest kolor akurat 04, czyli 03 i 04. I też próbowałam go sobie porównać do tej pomadki o kolorze 10, ale on to nie jest zdecydowanie taki kolor. Zupełnie coś innego, bo on jest taki bardziej ciepły. I teraz tutaj właśnie w tej chwili umieściłam go na dłoni. On znajduje się tutaj, więc ciężko mi jest w ogóle nazwać go, ale ja bym powiedziała, że on jest taki malinowy, mega, mega ciepłym, malinowym kolorem on jest i też przepięknie wygląda na ustach i też ma dokładnie tą samą funkcję jak właśnie ta pomadka w kolorze 15, że możecie praktycznie w ogóle nie mieć makijażu oka, a kiedy założycie sobie tą pomadkę, to dość, że macie pięknie podkreślony kształt ust właśnie dzięki obrysowaniu ich od razu tą gąbeczką, tym aplikatorem w postaci gąbeczki. To też druga kwestia jest taka, że automatycznie ta pomadka robi wam cały makijaż, więc to są kolejne dwa typy pomadek, które ja serdecznie wam mogę polecić. I teraz przejdziemy sobie do serii pomadek z Rimmel The Only One. I to są pomadki, które z kolei moim zdaniem oprócz jednego koloru w ogóle nie są matowe typowo, bo są bardziej takie na pograniczu, bym powiedziała, matu z satyną. Nie mają drobinek, ale są takie bardzo, bardzo nawilżające. Ja robiłam o nich recenzję, więc tutaj gdzieś wam podlinkuję. Także albo w tym roku, albo w tym. I tutaj mam akurat przygotowane dla was trzy kolory. Pierwszy to jest kolor Revolution Red i to jest również taka piękna czerwień, coś zbliżonego do tego koloru Golden Rose. I ten kolor właśnie wyjątkowo w przeciwieństwie do pozostałych pozycji właśnie z tej serii Rimmel The Only One, on się wyróżnia tym, że on pozostawia troszeczkę taki bardziej matowy efekt na naszych ustach, ale nie zostawia również takiego uczucia ściągnięcia ust, no i przede wszystkim też tak trwale nie zastyga. Także tutaj trzeba troszeczkę uważać z tymi pomadkami, bo mają piękne kolory, ale nie zastygają. Następny kolor jest to kolor, który się zdecydowanie bardziej nada na dzień. Jest to kolor 710 Easy Does It. I to jest taki kolor, który typowo wpada w brąz. I on bardzo ładnie wygląda na ustach, szczególnie na dzień, bo on te usta też podkreśla w taki nietuzinkowy sposób, ale bardzo ładnie to wygląda i nie wyglądacie ani trupio, ani staro, ani dziwnie. Po prostu wyglądacie nietuzinkowo i to się ceni. Ten kolor już jest zdecydowanie bardziej satynowy. Ja troszeczkę bym powiedziała, że odbija światło, więc może wyglądać tak, jakby miał drobinki, drobinek nie ma. I następny kolor już jest to kolor już typowo dla odważnych osób, który nazywa się Under My Spell, ma numer 800 i to jest taki kolor też, który jest mi osobiście ciężki do nazwania, bo ja mam w ogóle problem z tym, żeby nazywać kolory. Wpada on w taki fiolet. Jest on zdecydowanie, bym powiedziała, takim ciepłym kolorem. No tak, taką śliwką węgierką, ciężko mi to nazwać. I ten kolor naprawdę wygląda świetnie na ustach. Kiedyś miałam go w jednym z filmików i pisałyście, że właśnie fajnie wygląda. Więc również ja też myślę, że on fajnie wygląda i myślę, że zdecydowanie powinny się na pewno zainteresować tym kolorem wszystkie te osoby, które właśnie lubią takie ciemne, odważne, jesienne kolory. Na pewno będziecie zadowolone i na pewno będziecie wyglądały super. Kolorem, który też chciałabym wam pokazać, jest tutaj propozycja firmy Eveline Cosmetics. Jest to kolor typowo fuksjowy, nawet ma fuksję w nazwie. Jest to numerek 723 Hot Fuksja. I to jest pomadka, która na początku ja myślałam, że ona będzie troszeczkę matowa, ale nie jest. Pozwolę sobie ją tutaj nanieść obok tych pomadek z Rimmel.
bo moim zdaniem ma ona po prostu podobną formułę. Jest to seria Color Edition i tutaj naniosłam go obok tego ciemnego fioletu. Powiem Wam szczerze, że jest to taki róż, ale bardzo ciemny właśnie, dlatego myślę, że jest to zdecydowanie kolor wpadający w fuksję. I on na ustach wygląda niesamowicie, bo wygląda po pierwsze bardzo dziewczęco, po drugie bardzo kobieco. No i po trzecie naprawdę robi również cały makijaż, więc jak widzicie, wszystkie te pomadki w zasadzie są takie, że jest to jeden element makijażu, ale jednocześnie coś, co naprawdę robi całą robotę w tym makijażu, więc tutaj naprawdę ten kolor, zresztą możecie widzieć na ustach, on wygląda naprawdę bombowo i bardzo właśnie tak ożywia naszą aurę całą, od razu wokół nas się takie wszystko wydaje bardziej kolorowe i pozytywne, więc to jest naprawdę super. No i ostatnia propozycja, którą chcę Wam pokazać, jest to firma Freedom Makeup i jest to typowy nudziak o nazwie Naked Protect. I tutaj ta szminka, powiem Wam szczerze, ja mam też, postaram się ją tutaj gdzieś nanieść na dłoń. Ta formuła jest nieco bardziej matowa. Ona jest zbliżona do tych pomadek właśnie z Golden Rose Velvet Matte. Starałam się również znaleźć jakiś odnośnik do niej, ale nie znalazłam, więc po prostu ją pokażę Wam w ten sposób. To jest ta dłuższa kreska na dole. Jest to zdecydowanie mat, ale powiem Wam szczerze, na usta się nakłada bardzo masełkowo, naprawdę bardzo tak wygodnie. Jak mam być szczera, to jest to jeden z takich moich ulubionych kolorów właśnie na dzień, kiedy nie macie czasu nałożyć nic tak precyzyjnie, bo jednak do tych pomadek z Golden Rose trzeba troszeczkę precyzji. Jeżeli nie macie czasu na tą precyzję, to właśnie nakładając sobie te szminki z tej serii właśnie Pro Lipstick z Freedom Makeup, to macie taką pewność, że te usta są ładnie podkreślone, ładnie dodane jest im troszeczkę koloru, ale jednocześnie nie musicie tego robić mega starannie i plusem jest też to, że mają matowe wykończenie, ale nie mają takiego matowego uczucia, nie dają Wam takiego matowego, typowego uczucia, które dają matowe pomadki. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi, że po prostu czujecie, że Wam ta pomadka zastyga na ustach i po prostu je troszeczkę wysusza. A jednak tutaj takiego czegoś nie ma. I teraz możecie widzieć po tej dłoni, po tych kolorach, które powiedzmy sobie są w pionie, to te kolory zdecydowanie bardziej odbijają światło i właśnie one są takie troszeczkę bardziej satynowe i troszeczkę bardziej się mogą nadać dla wszystkich tych osób, które właśnie nie za bardzo się lubią z matowymi formułami. A na tej dłoni z kolei znajdują się wszystkie te kolory, które Wam pokazałam, które moim zdaniem są idealne na jesień, ale które mają zdecydowanie bardziej taką formułę właśnie matową. Ja osobiście bardziej zdecydowanie lubię formuły matowe, ale tak jak mówię, pokazałam Wam tutaj tak naprawdę kilka różnych propozycji i myślę, że każdy dzięki temu może znaleźć coś dla siebie. Więc mamy tutaj pomadki matowe, mamy tutaj pomadki półmatowe, mamy pomadki satynowe, półsatynowe, całkowicie satynowe i takie, które są o formule płynnej, ale również o wykończeniu matowym. Dajcie mi proszę znać, jakie są Wasze ulubione kolory pomadek i wykończenia na jesień. Czy stawiacie na takie bardzo ciemne, mroczne kolory, czy może właśnie na takie, które dzięki swojej apetyczności i takiemu pięknemu, ożywiającemu kolorowi pozwalają rozświetlić Wam właśnie taką pochmurną jesień, czy też może lubicie takie totalnie matowe pomadki, czy raczej stawiacie na coś, co po prostu jest mniej widoczne, ale dla Was bardziej komfortowe. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i Waszych gustów przede wszystkim. Z tego miejsca też chciałabym Was jeszcze zaprosić na to, abyście wzięły udział w rozdaniu, które aktualnie trwa na kanale. Tam właśnie macie możliwość wygrać również pomadki z tej firmy Freedom Makeup, właśnie z tej serii Pro Lipstick. I one są naprawdę fajne i godne na pewno tego, żebyście je miały i mogły wytestować, jeżeli jeszcze nie macie takiej możliwości, więc gorąco Was tam zachęcam do tego, abyście tutaj gdzieś Wam się pojawiły, wzięły udział właśnie w tym rozdaniu. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie, a my widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie, ślę Wam moc pozytywnej energii jak zawsze. Pa!